Kalimera kochani, witam się dzisiaj z Wami z cudownej, uroczej i bajkowej wyspy, jaką jest wyspa Hydra, uznawana za perełkę wysp starońskich. Dopłyniemy tutaj również z Aten, z portu Pireus oraz jeżeli jesteśmy na Peloponezie, w okolicach miasteczka Portuelli, też tutaj możemy dopłynąć. My wybraliśmy opcję z Metochi. Znajdujemy się w porcie Metochi i stąd dzisiaj wypływamy na piękną i uroczą wyspę Hydrę. My wybraliśmy taką opcję właśnie z tego tutaj takiego malutkiego portu, ponieważ mieszkamy niedaleko miasteczka Portuelli, a stąd takim promem, takim kutrem tak naprawdę dopłyniemy sobie na tą wyspę w 20 minut. Cena za osobę dorosłą to jest 6,5 euro, a dzieci płacą 3,5 euro. Port nie jest duży, ale jest mała, urocza kawerna. Możemy sobie zamówić kawę albo coś do picia na podróż, jeżeli zapomnieliśmy sobie kupić wcześniej autko. Możemy zaparkować sobie wzdłuż drogi, jeżeli tylko jest miejsce. Ja tutaj jestem tak naprawdę drugi raz i jest możliwość zaparkować dzisiaj. Mieliśmy możliwość również zaparkować wtedy. Albo tutaj po lewej stronie znajduje się również parking za 5 euro. Jeszcze kilka informacji praktycznych. Tam na wprost po lewej jest parking, to co wspominałam. Jest to parking strzeżony. Ceny biletów znamy, jeszcze od jazdy promów. Są praktycznie co pełną godzinę, od 8 rano do 21. Ale warto sprawdzić również tą informację na stronie hydralines.gr, pełna nazwa strony powyżej. Również można tam zadzwonić, ponieważ czasem niektóre trasy i godziny mogą ulec zmianie. A tu już widzimy trasę dojazdową do portu w Metochi. Prowadzi ona przez pola i gaje oliwne. Tutaj też możemy zostawić auto. Po lewej stronie jest bezpłatne miejsce, ale to już na własną odpowiedzialność. Widać, że sporo osób z tego korzysta, ale to już jest wybór każdego. Oczekując na prom, możemy usiąść sobie w cieniu i napić się mrożonej kawy frappe lub również coś przekąsić. Oczywiście w towarzystwie wszechobecnych w Grecji kotków. Obok jest też mały sklepik z podstawowymi artykułami spożywczymi. W tym sklepiku spotkała nas miła niespodzianka. Taka ciekawostka, nie wiem czy wiecie, ale w latach 90. najbardziej rozpoznawalnym Polakiem w Grecji był Krzysztof Warzycha. I ten pan ma właśnie z nim zdjęcie. Jak Krzysztof Warzycha płynął na wakacje na wyspę Hydrę. Jak już jesteśmy przy ciekawostkach, to jeszcze jedna głównie dla panów. Czy wiecie, że najbardziej rozpoznawalny obecnie Polak Robert Lewandowski ma mniej szczelonych bramek pod względem szczelenia ich w jednym zagranicznym klubie? Krzysztof Warzycha ma 244 bramki szczelone w Panathinaikosie Ateny. Natomiast Robert Lewandowski strzelił na dzień dzisiejszy, marzec 2022 rok, 232 bramki dla Bayernu Monachium. Proszę się przyznać panowie w komentarzach, czy o tym wiedzieliście? Łódka już przypłynęła pomału, zmierzamy w jej stronę, a w oddali widzimy właśnie wyspę Hydrę. Takim kutrem płyniemy sobie na wyspę Hydrę. Nie jest on duży, u góry są miejsca też siedzące. A właśnie stąd przyszliśmy. Troszkę bardziej buja niż na takim zwykłym promie, ale jest on dużo szybszy. When you want to get off the darkest ground.
but gravity pulls you straight down. A w oddali widzimy już port, czyli największe skupisko populacji na wyspie. Dopłynęliśmy właśnie na Hydrę. Jest to uznawana wyspa za najpiękniejszą z wysp Sarońskich. Jest otoczona koło trzema wzgórzami. A po środku umiejscowiony jest uroczy port z drogimi jachtami i czekającymi na nadbrzeżu osiołkami. Jeśli siedzieliśmy na górze, nie wyglądamy już tak jak chcemy. Troszkę tutaj wieje, rzuca, ale było bosko. Małe łódki służące jako water taxi. To bardzo popularny tutaj sposób przemieszczania się. Z nami płynęło jeszcze sporo towarów. Trzeba wykorzystać każdą okazję. My już na lądzie. Idziemy teraz pospacerować. Najpierw udamy się w lewą stronę portu, a później przejdziemy się na prawo. Urokiem tej wyspy jest właśnie, że nie jest to wyspa zmotoryzowana. Nie mamy możliwości przyjechać sobie tutaj własnym autem i ją zwiedzić. Tak naprawdę wszystko odbywa się pieszo, ewentualnie możemy sobie wynająć osiołka. Hydra składa się z jednego głównego miasta, znane jako Hydra Port. Jest to tak naprawdę głównie port w kształcie półksiężyca, wokół którego skupia się pasmo restauracji, sklepów, kawiarni, głównie na potrzeby turystów. Ta malownicza zatoka otoczona wzgórzami, na których po jednej stronie znajduje się potężna cytadela z armatami, która kiedyś broniła wyspy. Hydra, jak i sąsiadująca wyspa Speces, odegrała dużą rolę w odzyskaniu niepodległości Grecji. Ale to już zapewne wiecie z poprzedniego odcinka o wyspie Speces. A jeżeli nie oglądaliście, to zapraszam do obejrzenia. Odbywa się tutaj również festiwal upamiętniający wyzwolenie wysp greckich z osmańskiej okupacji. Właśnie płynie większy prom niż ten, którym my przypłynęliśmy. Prawdopodobnie z Aten. Wyspy Sarońskie cieszą się dużą atrakcyjnością, ponieważ dzieli je nieduża odległość od stolicy Grecji. Dlatego stały się popularnym celem wypadów weekendowych Ateńczyków, jak i również turystów odwiedzających stolicę Grecji. W sezonie jest bardzo popularny jednodniowy rejs po trzech wyspach – Hydra, Poros, Egina, który organizowany jest przez liczne biura podróży. Cena takiego rejsu to około 100 euro. Trochę sporo, ale za jednym razem odwiedzamy trzy wyspy. No i mamy jakiś posiłek wliczony w cenę. Niektórzy tutaj przybywają również, aby spędzić jedną noc, kilka nocy. Jedna strona wyspy zaliczona. Teraz udajemy się z powrotem do portu i centralnego miasteczka, aby pospacerować krętymi uliczkami. A na koniec udamy się na prawą stronę portu. W porcie jest sporo osób przesiadujących w kawiarniach i tawernach. Z pewnością to wszystko turyści. Ale nie to chcę Wam pokazać. Teraz czas za symbol wyspy, czyli osiołka.
Tak jak już wspomniałam, po Hydrze nie jeżdżą samochody. Jest tylko karetka pogotowia i auta służby publicznej jak śmieciarka. Przyczyn tego jest kilka. Po pierwsze, na wyspie nie ma utwardzonych dróg, a poza portem dużo szlaków pnie się do góry po schodach, więc nie ma nawet szans przejechać na rowerze. Drugi powód to taki, że Hydra uznawana jest za zabytek kultury narodowej, dlatego zakazano tu ruchu pojazdów mechanicznych, a cały transport odbywa się tutaj za pomocą osiołków, mułów, koni, jak i za dawnych lat, co dodaje wyspie charakteru i uroku. Osiołki, lokalny środek transportu tutaj. Wiem, że niektórym może się wydawać to zbyt dziwne albo drastyczne, że po prostu są biedne. No ale tak się tutaj odbywa to od lat, a ja myślę, że one są dość dobrze traktowane. Nie polecam jedynie jeżdżenia na osiołkach w celach turystycznych. Mamy jednak swoje własne nogi i powinniśmy z nich korzystać. We współczesnych czasach, aby pomóc osiołkom, pojawiły się takie elektryczne paleciaki na dużych kółkach, aby pomóc przewieźć ciężkie rzeczy do pobliskich sklepów. Domyślam się, że część osób może być oburzona, myśląc, że te osiołki są bardzo biedne. Ale uwierzcie, są tutaj bardzo dobre warunki i są bardzo dobrze traktowane. Lokalni, aby dowieźć towar do sklepów czy restauracji, również ciągną lub pchają takie ala przyczepki, taczki. Wszyscy tutaj pracują bardzo ciężko. No, może prawie wszyscy pracują ciężko, bo turyści przesiadują w kawiarniach w cieniu przy zimnym napoju, tak jak tutaj, z cudownym widokiem na port. Nam szkoda czasu, więc idziemy przespacerować się w głąb miasteczka, pobłąkać się trochę uroczymi, wąskimi uliczkami. Tak jak obiecałam, udajemy się przespacerować troszkę w głąb miasteczka, odbić z utartych szlaków. To wtedy jesteśmy w stanie zobaczyć prawdziwą Grecję. Nie tą turystyczną, a tą lokalną, autentyczną. Wąskie, urocze uliczki z eleganckimi kamiennymi rezydencjami dawnych kupców i kapitanów o pastelowych kolorach. Do tego wszechobecne kwiaty, różnego rodzaju rośliny w doniczkach, no i moja ulubiona bugenwilla. Czego chcieć więcej? Patrzcie i podziwiajcie. Bo to jest właśnie prawdziwa Grecja. Naprawdę jest przecudownie.
Spacer się udał, zobaczyliśmy wiele cudownych wąskich uliczek z przecudownymi kamienicami otoczonymi kwiatami. Niektóre uliczki są naprawdę wąskie, więc nie ma tutaj mowy o jakichś zmotoryzowanych pojazdach. Dlatego też wiele osób dowozi towar lub jakieś inne rzeczy osiołkami lub właśnie takimi taczkami. Na takich taczkach wywożone są śmieci. Pewnie one jadą gdzieś do jednego punktu, a później je będzie może większa śmieciarka odbierać. Wróciliśmy do portu. Jeszcze taka informacja dla osób, które zostają na wyspie na dłużej. Z portu wypływają water taxi na pobliskie plaże. Tak jak tutaj jest tablica informacyjna. I na Bistri Beach za 12 euro oraz Agios Nikolaos Beach 15 euro. My z tego nie korzystaliśmy, więc szczerze nie wiem, czy jest to cena w jedną stronę, czy w obie. Ale dla osób zostających dłużej jest jakaś opcja na spędzenie wolnego czasu. Po spacerze zgłodnieliśmy, więc teraz na szybko idziemy coś zjeść, a później ruszamy na drugą stronę portu. Standardowo w Grecji szybkie jedzonko, czyli pita gyros, suwlaki na patyku lub jak to woli kalamaki oraz jakaś kanapka ciabata. Szybko coś na ząb wrzucone, nowe pokłady energii, więc ruszamy dalej. Pamiętajmy, żeby zawsze mieć przy sobie butelkę wody. W sezonie słońce jednak strasznie męczy. A tak informacyjnie, standardowa butelka wody półlitrowej, niegazowanej, wszędzie kosztuje 50 centów. Nieważne, czy jest to mały sklepik, restauracja, kiosk, czy nawet na lotnisku. W marketach możemy kupić taką wodę w zgrzewkach dużo taniej, ale nie z lodówki. Mówię Wam o tym, ponieważ żebyście się nie bali kupować wody w restauracjach, bo jest to odgórna rządowa cena. Co innego napoje gazowane. Tutaj marża restauracji zależy od właściciela. Nie ma na to ustalonej żadnej odgórnej ceny. Jak już jesteśmy przy wodzie, to warto wspomnieć, że nazwa wyspy pochodzi od wody. W starożytności Hydra posiadała wiele źródeł słodkiej wody. Z czasem aktywność sejsmiczna zaburzyła to miejsce wody do takiego stanu, że obecnie Hydra jest prawie sucha, a wodę zaopatrywana jest podwodnym rurociągiem ze stałego lądu z Peloponezu. Przejdziemy się jeszcze trochę wybrzeżem w drugą stronę. Musimy znaleźć jeszcze jakieś miejsce, aby przysiąść gdzieś na mrożoną kawę frappę. To już jest taki grecki rytuał. Kawa musi być. A przy okazji polatamy sobie trochę dronem. Wybrzeże jest tu takie skaliste. No i na tych skałkach umiejscowione są klimatyczne restauracje, kawiarnie. Wygląda to naprawdę cudownie. Popatrzcie sami. No tylko usiąść, odpoczywać i podziwiać. Co za pięknie, piękne, urokliwe miejsce. Tam jest takie schodki, są fajne, ale to schodki, schodki. Tutaj poniżej tej kawiarni i restauracji jest mała ala plaża na skałkach. Nie ma tutaj piasku, nie jest też to zejście idealne dla dzieci, ponieważ nie ma takiego łagodnego zejścia, ale jeśli ktoś ma ochotę skoczyć do wody dla ochłody lub zażyć trochę więcej promieni słonecznych, to miejsce jest idealne. Nawet sporo osób z tego korzysta. My tutaj zatrzymujemy się na obiecaną kawę frappkę, a Wy podziwiajcie Hydrę z lotu ptaka. Zapraszam!
Podsumowując, wyspa Hydra jest naprawdę przepiękna, warta odwiedzenia. Ma w sobie to coś. Nie na darmo nazywana jest perełką Wysp Sarońskich. Warto tutaj wybrać się na jednodniowy rejs Aten lub udać się oczywiście również na własną rękę. Gorąco polecam. Leniwe koty co kroku spotykamy na ulicy. Hej! W ogóle się nie boję. Koty w Grecji to znak rozpoznawczy. Nie znam nikogo, kto by powiedział, że byłem w Grecji, ale kota nie widziałem. Koty przez turystów są bardzo dobrze dokarmiane, dlatego jest ich bardzo dużo w takich turystycznych miejscach. Żegnamy się już dzisiaj z wyspą Hydrą. To był piękny i wspaniały dzień. Bye! Zdecydowanie i tak jest dużo lepiej na górze.